Panie Mikołaju, dziękuję bardzo serdecznie za to, co pan przedstawił nam w tym obszernym wprowadzeniu, ale rzeczywiście pojawiły się pytania i myślę, że to pierwsze pytanie już jest takie zahaczające o ważny aspekt, o aspekt straty. W jaki sposób rozliczyć straty zgodnie z ustawą o koronawirusie? Tak, to tutaj pewnie pytanie się odnosi do tego, że ustawa koronawirusowa wprowadziła możliwość rozliczenia strat za 2020 rok w zeznaniu za 2019. To tutaj trochę ustawodawca, mam wrażenie, że wprowadził podatników w błąd, bo rzeczywiście jest przepis, który wskazuje na to, że my możemy te straty, ja sobie też tutaj wrzucę, możemy sobie jednorazowo obniżyć stratę z 2020 roku o dochód w związku z dochodem z 2019 roku. Natomiast tutaj też część z Państwa, tego to wiem, też gdzieś tam z działami księgowymi się kontaktuje, że jeżeli my zrobimy coś takiego, że po prostu sobie skorygujemy zaliczki, no to gdzieś ktoś może się do nas przyczepić, bo powie, że chwileczkę, to, że my uzyskaliśmy straty teraz w pierwszym kwartale, w pierwszym miesiącu albo w 2020 roku, to jeszcze nie jest strata, no bo stratę tak naprawdę mówimy dopiero, kiedy mamy zamknięty rok podatkowy. I w tym przypadku, jeżeli na przykład ten rok podatkowy by się zakończył, czyli tak naprawdę te przepisy o stracie, one nie są takie do rozliczenia na już teraz, tylko musielibyśmy mieć najpierw zamknięty rok, żeby tą stratę 2019 roku rozliczyć, więc bardzo bym uważał i bym się najpierw skontaktował i zapytał, czy możemy rzeczywiście w jakikolwiek sposób wpłynąć na podatek z zeszłego roku, no bo w najwyższym świecie każdy zaczyna teraz kombinować i też dochodzą do nas takie głosy, że próbują zmniejszyć zaliczkę, czyli podatek rozliczenia roczne z zeszłego roku o to, co się stało teraz, ale to dopiero będzie mogło nastąpić po tym, jak ten rok obecny zamkniemy, czyli tak naprawdę w 2021, kiedy będziemy już mieli konkretną kwotę ewentualnej straty z tego roku i wtedy ewentualnie możemy skorygować ten zeszły rok i wystąpić o zwrot tego podatku. Czyli musimy być ostrożni, bo możemy zdecydowanie przekombinować. No to dobrze, dobrze wiedzieć o tej pułapce. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Czy trzeba płacić zaliczki na PIT od przychodów? Czy ponosimy jakieś konsekwencje braku wpłaty? No to tutaj powiem tak, odnośnie tego, co się dzieje teraz i odnośnie tego, co nam tarcza antykryzysowa wskazuje, o ile ustawodawca się odniósł do kwestii zaliczek jakby naszych jako płatników i pozwolił nam kwestie pracownicze rozliczyć później, no to samych kwestii związanych z odroczeniem tych bieżących podatków z mocy prawa nie ma. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o VAT-ie, tak jak powiedziałem wcześniej, albo o VAT-ie, albo o podatkach dochodowych, no my, jeżeli mamy bezpośrednio związane z naszym dochodem kwestie, no to musimy do urzędu wystąpić. Tutaj mamy ordynację podatkową, która przewiduje też możliwość zmniejszenia nie tylko odroczenia podatku, bo też zwróćmy uwagę może inaczej też na kwestię taką, że o ile VAT płacimy miesięcznie albo kwartalnie i ten podatek powstaje co miesiąc albo co kwartał, to PIT jest albo CIT jest podatkiem rocznym. To znaczy ten podatek powstaje dopiero po zakończonym roku, co ma wpływ na tą stratę. Natomiast teraz na bieżąco, jeżeli my coś płacimy, to płacimy podatek bieżący wynikający z zaliczki na podatek. To znaczy, że my płacimy coś z góry, co będzie potem rozliczone. Jeżeli będzie tego więcej, to nam oddadzą, czyli to nam musimy dopłacić. Jeżeli się okaże, że zapłaciliśmy za dużo, to nam urząd ten podatek odda. I sama ustawa bezpośrednio nie ingeruje i nie mówi z góry, że te zaliczki są, że tak powiem, odroczone i weg, tylko musimy ewentualnie my sami zareagować. Mamy w ordynacji podatkowej przepis tutaj bardzo popularny teraz przez dyrektorów spółek brytyjskich, którzy prowadzą działalność w szczególności w Polsce albo gdzie indziej w oparciu o spółkę limited. I te osoby, no teraz weszła zmiana też umową o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ile wcześniej było tak, że jeżeli byliśmy dyrektorem zagranicznej spółki, bo sobie pomyśleliśmy o tym, że zbudujemy międzynarodową strukturę, założymy spółkę w innym kraju, może do jakiejś takiej taniej optymalizacji, a może rzeczywiście w jakiś sposób skutecznie tę spółkę chcemy wykorzystać, to o ile ta spółka zarabiała i wypłacała nam wynagrodzenie, bo zarządzaliśmy tą spółką, czyli byliśmy dyrektorem, czyli ten członkiem organu zarządzającego, to te pieniądze były zupełnie zwolnione z podatku. Natomiast weszła coś takiego jak konwencja Meli, czyli taka konwencja międzynarodowa, która wpłynęła na umowy z różnymi krajami i już w stosunku do Anglii, jeżeli my wypłacamy sobie pieniądze, a jesteśmy rezydentem polskim za pełnienie funkcji w spółce brytyjskiej, to my musimy zapłacić tego zaliczkę.
I o ile potem możemy w zeznaniu rocznym jakby wyjść z tych kwestii, w sensie możemy, jest takie coś jak ulga abolicyjna i nie zapłacić od tego podatku ostatecznie, natomiast w ciągu roku ta zaliczka powinna być płacona co miesiąc albo co kwartał, w zależności od tego, jak się rozliczamy. I dopiero jeżeli my wystąpimy do urzędu o to, że słuchajcie, jesteśmy dyrektorem, my ten podatek płacimy, ale w sumie to jest bez sensu, że go płacimy, bo przecież na koniec roku i tak nam go umorzycie, więc nie ma sensu, żebyśmy my wpłacali wam podatek, który wy nam w całości oddacie, to urząd możemy wystąpić o zwolnienie zaliczki na podstawie ordynacji podatkowej, to jest artykuł 22 i kolejne ordynacji podatkowej, to polecam zerknąć do tego. I tak samo jest w przypadku teraz koronawirusa, tak? Jeżeli mamy sytuację, w której rzeczywiście to pobieranie zaliczek na podatki dochodowe jest niezasadne, to musimy złożyć wniosek o zwolnienie nas z płacenia tych zaliczek, odpowiednio go motywując, natomiast oczywiście motywacja i uzasadnienie jest dosyć oczywiste w związku z tym, że mamy koronawirusa, no i nie mamy płynności, nie mamy po prostu tych pieniędzy na zapłatę tego podatku. I tutaj tak bym na to odpowiedział. No to mamy już pewną jasność. A kolejne nasze pytanie, które się pojawiło ze strony widzów, dotyczy nowych stawek VAT, które miały wejść od kwietnia. No i pytanie, czy mamy je stosować? Co z interpretacjami indywidualnymi w stosunku do dotychczasowych? No co do tych interpretacji, to rzeczywiście miało nastąpić teraz coś takiego jak zmiana matrycy VAT-owskiej. To znaczy, że ustawodawca stwierdził, że zrobi nowe stawki VAT, więc jeżeli okazało się, że mamy jakieś interpretacje, które pozwalały nam zastosowanie jakiejś określonej stawki, no to mogą być one nieaktualne, no bo interpretacja ona nie generuje prawa, tylko ona interpretuje już to, co jest. No i jeżeli ustawodawca nam nowe stawki wprowadził, no to te interpretacje mogą się okazać, że są nieaktualne. Zresztą teraz zostało podzielone w pewien sposób rodzaj interpretacji indywidualnych, czyli tych rozstrzygnięć takich abstrakcyjnych, które organy wydają, na dwa rodzaje. Jedno, które dotyczą teraz stawek, to są indywidualne interpretacje stawkowe i interpretacje indywidualne, które dotyczą pozostałych kwestii. I o ile tutaj, jeżeli sobie zerkniemy w ustawę koronawirusową, no to te kwestie związane ze stawkami, one zostały odroczone, czyli ustawodawca powiedział, że ta nowa matryca wchodzi od lipca, no czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy interpretację uzyskaną dotyczącą starych stawek, czyli tego, co było wcześniej przed zmianami w tych matrycowych, przy czym te matryce stawek, dla Państwa, których nie wiedzą, nie dotyczą w ogóle koronawirusa, po prostu niezależnie od wszystkiego ustawodawca wymyślił, że idzie nowa matryca stawek, idziemy, robimy nowe stawki VAT, chcemy je trochę ujednolicić z celnymi, tam było dużo takich założeń, które mają być prowadzone, więc jeżeli Państwo mają jakieś interpretacje albo nie wiem, w szczególności pracujecie w gastronomii, gdzie jest zawsze dyskusja na temat tego, co jest pączkiem, co jest pieczywem, w jaki sposób, kiedy co powstaje, bo mamy różne stawki w zależności od tego, co jest na jakim etapie produkcji albo w jaki sposób było produkowane, to może się okazać, że Państwa rzeczy będą nieaktualne. I tak naprawdę problem mielibyście już dzisiaj, bo tak naprawdę nowe stawki by miały zastosowanie za kwiecień, czyli do 25 maja już musielibyście wpłacić być może dwa razy większy podatek, może trzy razy większy, nawet nie wiecie o tym, w jaki ten podatek może być, albo wasi kontrahenci o tym nie wiedzą, więc dostajecie fakturę z podatkiem niższym albo z podatkiem wyższym, czyli płacicie więcej temu kontrahentowi, bo na przykład stosujecie 8%. Albo 23, a się okazuje, że od tej transakcji już nie ma 8% albo 23, tylko jest 8 albo 5. I się może okazać, że wam kontrahent dał fakturę, wy odliczyliście od niej VAT, pominęliście podatek od zapłaty, ale nowa matryca sprawiła, że ten podatek powinien być jednak mniejszy z tej faktury, czyli odliczyliście VAT, który tak naprawdę no był nienależny. I tutaj może do was urząd przyjść, też wobec was niekorzystne konsekwencje wyciągać, no bo zawyżyliście odliczenie VAT-u. Z drugiej strony, jeżeli będziecie sprzedawać towary i będziecie sprzedawać je po niższej stawce, no to się może potem okazać, że wam będzie rosło zobowiązanie podatkowe. A zwróćmy uwagę teraz, że ustawodawca wprowadził do ustaw kwestie dodatkowych zobowiązań, czyli tak naprawdę kwestie związane z VAT-em i nierozliczaniem prawidłowym VAT-u już nie są tylko odsetki za zwłokę, ale także są dodatkowe zobowiązania podatkowe, czyli może się okazać, że będziecie mieli bardzo duży problem, bo przyjdzie wam kontrola, w szczególności to, że wy raportujecie te rzeczy jednak, idziecie, mamy teraz JPK, czyli co miesiąc podatnicy tak naprawdę swój rejestr sprzedaży puszczają do urzędu i urząd widzi, jakie idą faktury, widzi, czym się zajmujecie, jest w stanie zidentyfikować, w jakiej przedmiocie działalności siedzicie i widzi też to, że te stawki są za niskie. A skoro są za niskie, ponieważ nie zauważyliście zmiany matryc, nie zauważyliście zmiany stawek, no to potem będziecie mieli po prostu bardzo negatywne konsekwencje. Co do interpretacji, no to wydaje mi się, że tutaj trochę
koronawirus może niektóre osoby uratował, bo nie wszyscy wiedzieli o tej zmianie matrycy i nie wszyscy zauważyli tę kwestię. My przynajmniej u nas się klienci na spotkaniach dowiadują o tym, że są inne stawki VAT i że to, że oni widzieli jakąś interpretację albo że konkurencja ich stosuje 5 albo 8, może nie mieć zupełnie znaczenia, no bo w nowej matrycy może to zupełnie inaczej wyglądać. Więc jeżeli Państwo siedzą w takiej działalności, która jest związana z VAT-em albo rozliczacie bieżąco ten VAT od jakichś rzeczy, w szczególności w stawkach niższych, czyli to jest w szczególności gastronomia, tak, no bo tam największe wątpliwości są odnośnie tych wszystkich jakichś produktów spożywczych, to warto te rzeczy sprawdzić, audytować i zobaczyć, czy jesteście na bieżąco i czy na kasie i wszędzie macie powbijane prawidłowe wartości, no bo może się okazać, że jest źle. I jeżeli korzystacie z tych rzeczy, no to trzeba wystąpić o nową interpretację, przy czym teraz interpretacje indywidualne już tego nie określają, tylko te interpretacje stawkowe. One kosztują te 40 zł, co interpretacja normalna, czyli płacimy do urzędu 40 zł, urząd nam robi postępowanie i nam mówi, jaka stawka powinna być. I tutaj też dodam jeszcze, że było często też wcześniej tak, że jak występowaliśmy o interpretacje dotyczące stawek w zakresie tych starych przepisów, interpretacji indywidualnych, no to organy się często wymigiwały od tego i mówiły, że okej, możecie złożyć wniosek o interpretację, ale kwestia na przykład klasyfikacji jakichś zdarzeń, czy to jest jaka to jest klasyfikacja statystyczna, to nie my, tylko to jest GUS, więc my się tym nie zajmujemy, więc my nie powiemy wam, jaka powinna być stawka, bo to wynika z GUS-u. Natomiast jeżeli nawet poszliście do GUS-u i dostaliście opinię z GUS-u, że to według nich jest klasyfikacja taka, to ona stanowiła tylko pewnego rodzaju dowód, w sensie jeden z dowodów w postępowaniu podatkowym i organ podatkowy już potem wam przychodząc na kontrolę, biorąc tą opinię z GUS-u, mógł powiedzieć, że nie, on się nie zgadza z tą opinią i on to widzi inaczej. No i możecie zapytać organ, no dobrze, no ale dlaczego w takim razie, jak występowaliśmy do was o interpretację, to powiedzieliście, że wy się tym nie znacie i wy nie jesteście w stanie określić, jaka to będzie stawka, a jak już powiedzieliście, żebym poszedł do GUS-u, a GUS mi mówi, że taka stawka i ja wziąłem tę interpretację z GUS-u i wam pokazuję, że to jest interpretacja z GUS-u, a wy już mówicie mi teraz, że was to nie obchodzi, ponieważ według was jest inna stawka, no takie jest prawo, oni mówią, że, raczej nie ma takiego prawa, to jest akurat według mnie nieprawidłowa praktyka, ale organ mówi, że no dobrze, ale to teraz jak już my mamy wam jakąś karę wlepić, to my jesteśmy w stanie zidentyfikować, jaka to ma być stawka i już się znamy nagle na tym, a wtedy się nie znaliśmy. Natomiast w nowych przepisach mamy coś takiego jak interpretacja stawkowa, czyli organ już nie może się wymigać od tego, że interpretacji stawkowej nam nie da, bo przepisy nakazują w tym momencie samemu organowi skontaktowanie się z GUS-em i jakby, jeżeli on ma problem, żeby określić, jaka to ma być stawka, no to może w ramach tego postępowania o wydanie interpretacji stawkowej samemu razem z urzędem innym, jakikolwiek sobie wymyśli te kwestie ustalić, natomiast nie może nam odmówić wydania interpretacji stawkowej ze względu na to, że dotyczy ona kwestii statystycznych. Więc jeżeli Państwo też mieli taką sytuację, że próbowaliście wystąpić o interpretację, żeby dostać określony procent na jakiś produkt i wam powiedzieli, że wam nie powiedzą. Nie powiedzieli wam, że stawka taka czy inna, tylko powiedzieli wam nie powiedzą, ponieważ to jest kwestia stawkowa i oni się nie zajmują kwestiami stawkowymi, no to teraz można i będzie dotyczyło w szczególności tych kwestii związanych z nową matrycą, która będzie, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, od 1 lipca. No to jest nad czym myśleć i jest co sprawdzać. Rzeczywiście jest... Dlaczego być czujnym? Warto być czujnym w takim wypadku. A ja podpatruję od razu pytania, które się u nas pojawiają i widzę, że oprócz gorących skrótów PIT i VAT pojawił się trzeci, czyli ZUS. W okresie zwolnienia z ZUS, co w przypadku, gdy już opłaciłem składki za marzec? A, to rozumiem, że kwestie dotyczą trochę tarczy samej koronawirusowej. Tu warto wspomnieć, że ustawodawca poszedł chyba na rękę podatnikom i raczej bardziej tutaj ubezpieczonym i dozwolił rozliczenie, jeżeli zasada mówi, że jeżeli że umarzamy tylko niezapłacony ZUS, no to tutaj w zakresie samego ZUS-u za marzec zrobili wyjątek, że można jednak o ten ZUS się upomnieć. I tutaj radzę w takim razie na to zwrócić uwagę. W ogóle ta kwestia ZUS-u, to wydaje mi się, że tutaj Państwo oczywiście już to macie umawiane i pewnie wałkowane już 1000 razy. Natomiast no, radzę naprawdę też, oczywiście składać te wnioski, no bo tutaj najwyżej wam odmówią. Ważne, że tego, żeby nie poświadczyć nieprawdy w tych wnioskach, czyli żeby, jeżeli mamy jakieś świadczenie, no to żeby zwrócić uwagę na to, żeby nie powiedzieć nic, co by nie było niezgodnego z prawdą. Przy czym może być to nie być łatwe, zwłaszcza, że w większości metod wsparcia związanych z koronawirusem my musimy oświadczyć na przykład, że nie jesteśmy w stanie upadłości. A stanie upadłości
no to jest kwestia trochę niesprawna kwestia, no bo często w oświadczeniach nam nie każą mówić, że my nie jesteśmy w trakcie postępowania upadłościowego, czyli że złożyliśmy wniosek o upadłość, tylko nam każą określić, że nie jesteśmy w upadłości. No ale co to znaczy, że nie jesteśmy w upadłości? No to znaczy, że przepisy upadłościowe mówią, że upadłym jest osoba, która straciła zdolność do regulowania zobowiązań. No to teraz znowu pojawia się interpretacja, w takim razie czy my jesteśmy w stanie podpisać się pod wnioskiem, że my no nie straciliśmy zdolności do spłacania zobowiązań, czyli trochę może to wpływać też na to, że może ten kryzys nas nie dotknął. Ponadto przepisy przewidują domniemanie też, kiedy na pewno jesteśmy w stanie upadłości, czyli w stanie niewypłacalności, no to wtedy, kiedy nie spłacamy naszych zobowiązań pieniężnych dłużej niż 3 miesiące. Więc tutaj bym radził uważać, w szczególności na te Państwa oświadczenia, jeżeli macie gdzieś oświadczyć, że nie jesteście w stanie upadłości, a przepisy tego wymagają, wymagają to w szczególności przepisy unijne, które mówią, że pomoc, wsparcie może być kierowana do przedsiębiorców, którzy będą działać, będą istnieć, natomiast nie takich, którzy są upadli, albo są w stanie upadłości, albo są niewypłacalni, albo którzy tak naprawdę są przygotowani do upadłości. Żeby nie było tak, że dają wsparcie komuś, kto i tak na chwilę znika z rynku i nic nie osiągają w sposób taki, żeby nic się nie przywraca. Więc warto te kwestie sprawdzić, zwłaszcza, że jeżeli mamy opóźnienia dłuższe niż 3 miesiące i mamy tych opóźnień więcej niż 2, no to może się okazać, że w stanie tej upadłości jesteśmy, a podpiszemy komuś pod odpowiedzialnością karną, świadomi tam odpowiedzialności karnej składania fałszywych zeznań, że nie jesteśmy, więc na ten fragment radzę zwrócić uwagę. Natomiast co do samego ZUS-u i umorzeń, no to oczywiście przepisy dotyczą zwolnionych składek niezapłaconych, więc jeżeli chcemy skorzystać z tarczy antykryzysowej w zakresie tego, że my będziemy korzystać z tarczy, będziemy zwalniać się z ZUS-u, no to ustawodawca nam powiedział, że jeżeli my zapłaciliśmy, już to już za późno, więc skoro zapłaciliśmy, to było nas na to stać, więc nam te kwestie nie umorzy. Natomiast dużo osób też zapłaciło za marzec i tutaj zrobili trochę taki wyjątek, że za marzec mogło nam zwrócić. Przy czym warto wskazać też, jakbyście Państwo patrzyli na te wnioski i też, żeby się trochę nie przestrzelić, tutaj ZUS jeszcze jest dosyć wstrzemięźliwy z wydawaniem decyzji o zwolnieniu ze składek, natomiast ZUS wydaje decyzję o zwolnieniu z obowiązku składek znanych na dzień rozpatrzenia wniosku. To znaczy, że jeżeli nam rozpatrzy wniosek, tutaj oczywiście to wynika z pewnego rodzaju dziur nieprzemyślenia w konstruowaniu tej tarczy antykryzysowej, ale jeżeli ZUS nam rozpatrzyłby teraz wniosek o zwolnienie z ZUS-u, no to on nam rozpatrzy w zakresie należności, które są znane na dzień rozpatrzenia wniosku. Można powiedzieć, że w takim razie może nam rozpatrzyć tylko należności, które już istnieją. Czyli jeżeli wystąpimy teraz na przykład powiedzmy, że ten marzec zostawiamy, mamy teraz kwiecień, wystąpimy z wnioskiem o zwolnienie składek z kwietnia, ale jeszcze nie wiadomo, ile one wynoszą, bo tak naprawdę mogą się zmienić tak naprawdę też w szczególności za naszych pracowników, jeżeli mamy, no to już to jest zależne od wielu kwestii, to może się okazać, że ZUS nam da teraz decyzję i powie nam, że umarza na wszystkie należności, ale że nie są uznane żadne należności jeszcze na dzień dzisiejszy, no to umarza nam nic, czyli nam umarza 0 zł. Jeżeli tych kwestii nie przypilnujemy, w szczególności jeżeli nie przypilnujemy tych kwestii związanych z kolejnymi terminami, pamiętajmy też, że termin na składanie wniosków o zwolnienia z ZUS-u mamy do końca czerwca 2020 roku, czyli jeżeli już coś pójdzie, a my ZUS nam powie, że nam nic nie umorzył, ponieważ na dzień rozpatrywania wniosku jeszcze nie były znane konkretne należności, więc on nie rozpatruje tak, w sensie rozpatruje jak najbardziej, ale umarza nam 0, a my powiemy, dobra, w sumie okej, no teraz już ZUS-ie, okej, rozumiemy, wtedy nie były te należności znane, ale teraz już jest powiedzmy początek lipca, no to już znasz wszystkie należności za wszystkie poprzednie miesiące, no to ZUS nam powie, ok, teraz znam, teraz mógłbym rozpatrzyć, ale minął termin na złożenie wniosku, więc nowego wniosku już złożyć nie możecie. Więc radzę się na tych kwestiach trochę skupić, żeby tutaj też tego nie przestrzelić. Widzę, że nasi widzowie tej kwestii ZUS-u nie odpuszczają, ale rozumiem, że jeszcze pan chciał coś dodać do poprzedniego pytania. Tutaj nie wiem, czy była kwestia poruszana ze spółkami, natomiast też bardzo radzę zwrócić uwagę, już nie chcę
zaczynać od kolejnego wykładu, tylko bardziej jakby zamarkować jakiś trochę taki punkt, którym należy zwrócić uwagę, w szczególności na działalność w zakresie spółek. Bo jeżeli mamy, już powiedziałem, o spółkach komandytowych, jeżeli my jesteśmy wspólnikiem takiej spółki i nasza spółka zatrudnia masę osób, to pamiętajmy, że my jako wspólnik tej spółki, my może płacimy w ZUS z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, to my jesteśmy oddzielnym płatnikiem od naszej spółki. To znaczy spółka komandytowa płaci podatki ze swoich pracowników, natomiast my płacimy za siebie. I jeżeli się okaże, że w szczególności w zakresie kwestii dochodowych, żebyśmy pamiętali o tym, chociażby już nie chcę mówić o konkretnych przepisach, tylko żebyśmy zwrócili na to uwagę, że jeżeli mamy spółkę i ona ma swoich płatników, ona ma swoich pracowników określoną ilość, i o ile spółka może jako oddzielny płatnik wystąpić o to zwolnienie, to musimy zwrócić uwagę, czy na przykład mamy kwestie przychodowe, my jako właściciel tej spółki, bo my płacimy ZUS oczywiście w związku z spółką komandytową, ale my jesteśmy płatnikiem za swoje składki jako wspólnika, jako właściciela tej spółki komandytowej. To znaczy, że to nie jest jednoznaczne, to nie jest równa się ze spółką. Spółka jest swoim płatnikiem, my jesteśmy swoim płatnikiem. No i my klasyfikację do występowania o zwolnienie ZUS-u musimy rozstrzygać zupełnie oddzielnie jako wspólnik. To znaczy teraz pytanie, czy my chociażby zatrudniamy kogoś na to, jako wspólnik, bo jeżeli nie zatrudniamy, no to przepisy trochę tego nie łączą. Więc wtedy wchodzi nam limit przychodowy i może się okazać, że my, o ile spółka jak najbardziej się kwalifikuje, to my się jako wspólnik tej spółki nie kwalifikujemy do zwolnienia. No to rzeczywiście, trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, ale tak jak wspomniałam, nasi widzowie kwestii ZUS-u nie odpuszczają i pytają też co do limitu zatrudnienia pracowników w ZUS, czy tam wlicza się pracowników zatrudnionych jedynie na część etatu. A czy przy zwolnieniach z samej koronawirusa, jak zwrócimy uwagę na same przepisy dotyczące koronawirusa, one odwołują się do osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń, więc tak naprawdę patrzymy też ogólnie na osoby, które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, więc tak, jak najbardziej. A pozostając w temacie ZUS-u, czy można łączyć się postojowe i zwolnienie ZUS u samozatrudnionego? Tak, jak najbardziej można. Zresztą to już było poruszane, te kwestie były poruszane na poprzedniej prelekcji. Zasadniczo tutaj z łączeniami, no to głównie problemy występują, jeżeli chcemy łączyć kwestie dotyczące tego samego rodzaju świadczenia, czyli jeżeli mamy dofinansowanie z WUP-u albo mamy dofinansowanie z PUP-u, które tak naprawdę dotyczą dofinansowania wynagrodzeń pracowników, czyli wchodzimy w ten sam obszar, no to wówczas nam wchodzi w jakiś konflikt tych dofinansowań. Jeżeli na przykład mamy zwolnienie z ZUS-u, które dofinansowuje nam, tak naprawdę zwalniają nam ze składki ZUS za pracowników, a mamy dofinansowane też te składki z jakichś dofinansowania z WUP-u albo PUP-u, no to wiadomo, że tutaj w tym zakresie nie będziemy tego łączyć, no bo nie będzie tak, że WUP albo PUP nam dofinansowuje z zasady też składki, o ile oczywiście będą jakby, no nie możemy z tego samego źródła spłacić dwóch rzeczy. Czyli jeżeli już na przykład zwolni nam składki, no to nikt nam nie dofinansuje tych składek, których nie zapłaciliśmy. Więc co do samego łączenia, no to byśmy na to zwrócili uwagę. Teraz jeszcze tarcza finansowa wchodzi w grę. Zresztą tutaj wydaje mi się, że to jest taki dosyć mocny temat. Szkoda, że akurat w końcu ta notyfikacja była wczoraj, raczej wczoraj. Natomiast jeżeli Państwo by chcieli skorzystać z tarczy i dofinansowań tych już miliardowych, czyli te, które wiążą się taką z bardziej realną pomocą ze strony państwa i ze strony tutaj trochę budżetów unijnych, no to można już się tym zainteresować, przy czym urzędy, raczej notyfikacja Unii jest, ale z tego co wiem, jeszcze żaden z banków nie udostępnił możliwości występowania o wnioski, bo o ile przy tych tarczy finansowej, no to duży przedsiębiorca występuje bezpośrednio przez PFR, natomiast jeżeli jesteśmy mniejsi, czyli mikro, mali albo średnim przedsiębiorcom, to powinniśmy to zrobić przez bank. No czekamy, kiedy banki te możliwości udostępnią, no bo to będzie zasadnicze wsparcie, tak, które trochę jest oderwane też od dofinansowania pracowników, jest związane ogólnie z prowadzeniem działalności, więc nie będzie się gryzło. Natomiast no, tam kwoty już są dosyć znaczne, czyli dla mikroprzedsiębiorcy to jest do 324 tysięcy złotych, z czego potem 75% umarzamy. Zresztą chciałem też może podczas prezentacji ewentualnie o tym parę powiedzieć słów, ale akurat na zasadzie zostawiłem sobie to na gdyby trochę czasu zostało. Warto się tym zainteresować, zwłaszcza że wnioski są rozpatrywane w kolejności, więc jeżeli Państwo złożą wniosek, jeżeli bank udostępni możliwość składania tego wniosku, a okaże się, że złożycie ten wniosek zbyt późno, to nawet jeżeli się kwalifikowaliście, spełniliście wszystkie parametry ustawowe, to może dla was nic nie zostać, bo po prostu urząd wam powie, że no,
no, znaczy nie urząd, tylko tutaj akurat PFR, powie wam, że albo poprzez bank powie wam, że okej, kwalifikujecie się, moglibyśmy wam dać, ale akurat pieniądze się skończyły. A zwróćmy uwagę też na to, że tych pieniędzy no, aż tak dużo nie ma, tam jest 50 miliardów, 25 miliardów. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że w Polsce są jest miliony działalności gospodarczej, oczywiście nie każda działalność gospodarcza ma pracowników, tak? A tutaj te tarcze finansowe i dofinansowania z PFR-u dotyczą tylko sytuacji, kiedy kogoś zatrudniamy, chociaż jedną osobę, no to może się okazać, że nam tych pieniędzy nie zabraknie. Też akurat istotna rzecz jedna, gdy będziemy składać wniosek, też jest, jeżeli oczywiście to są takie poradniki, nie regulaminy, tutaj cały czas czekamy na jakiś konkretny regulamin albo konkretny wzór umowy do podpisania z PFR-em, natomiast PFR w swoich materiałach informuje, że pierwszeństwo będą miały wnioski, które nie mają żadnego braku formalnego. Jeżeli odniesiemy to do Urzędu Pracy w Wrocławiu, który odrzucił wszystkie wnioski, które zostały złożone do niego ze względu na braki formalne, a my złożymy wniosek do PFR-u i zrobimy to od razu jako pierwsi, więc będziemy mieli zupełnie czyste sumienie, bo powiemy sobie, u nas jest, zrobiliśmy to pierwsi, na pewno się złapiemy, no to PFR mówi, że pierwszeństwo mają wnioski, które nie mają żadnych braków formalnych, czyli jakby trafiamy na koniec kolejki, oni dopiero wtedy nas wezwą, cokolwiek zrobią, ale wtedy rozpatrują kolejne wnioski i się możemy na to nie załapać, bo idziemy na sam koniec, jeżeli mieliśmy coś źle. Jesteśmy oczywiście cały czas w kolejce, cały czas jakby to nie powoduje, że nie dostaniemy tego finansowania, no bo nam powiedzą, że coś jest nie tak, albo powiedzą nam, że gdzieś tutaj czegoś nie daliśmy, jakieś informacje, jakieś umowy, jakieś czegokolwiek, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo sami nie wiemy. Akurat PFR to tak dosyć mocno wynika z bardziej inicjatywy tutaj organizacji wsparcia. Natomiast no, zwróćmy uwagę na to, żeby bardzo, bardzo się do tego przyłożyć, bo nie tylko szybkość się będzie liczyła, ale także to, żeby to było poprawne, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wylecimy na koniec kolejki i najprawdopodobniej nic nie dostaniemy, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, tych pieniędzy też nie będzie pewnie jakoś w praktyce na jednego przedsiębiorcę aż tak dużo. No ten Wrocław nie napawa optymizmem, ale liczmy, że może jednak niektórym uda się wypełnić te wnioski poprawnie. To może pytanie mniejszego kalibru i o mniejszą kwotę, ale naszych widzów interesuje między innymi, jak umorzyć pożyczkę na 5000 zł. Umorzeniu pożyczki, to państwo oczywiście mogą się tego dowiedzieć, to są informacje dosyć publiczne. Natomiast no, składamy wniosek po zakończeniu tego naszego tutaj 3-4 okresu o umorzenie i pamiętajmy, żeby to coś dobrze zrobić, ponieważ jeżeli tego nie umorzymy, to będziemy musieli tą pożyczkę zwrócić, a przy założeniu oczywiście tego, że nie prowadziliśmy, że nie zamknęliśmy tej działalności, wcześniej było tak, że odnosiło się to do niezmniejszenia zatrudnienia. Natomiast jeżeli tego nie umorzymy, no to potem po prostu nam to rozłożą na 12 rat i one będą bardzo mało oprocentowane, ale mimo wszystko jednak nie będzie to już takie bezzwrotne, więc skupmy się trochę na tym, żeby tych terminów pilnować, w szczególności warunki związane z tym mamy w umowach, które podpisywał z nami tak naprawdę urząd. Jeżeli tego nie zwróciliście uwagę, no to urzędy, to na pewno państwo, jeżeli państwo składali te wnioski, no to musieliście przez portal dorzucać te umowy, w których macie regulowane to, kiedy macie jak spłacać. Natomiast radzę pilnować tych terminów, bo jeżeli się okaże, że ich nie przypilnujecie, no to wtedy może się okazać, że będziecie musieli po prostu tą pożyczkę spłacić. Zostało nam 1,5 minuty, ale myślę, że ostatnie pytanie nam się jeszcze zmieści, bo sytuacja konfliktowa. Co jeśli jeden z pracowników nie zgadza się na postój lub ograniczenie etatu? Okej, czyli mówimy teraz o dofinansowaniu z WUP-u, które jest związane z dofinansowaniem, jeżeli mamy postój albo ograniczenie etatu. Wystąpienie o to dofinansowanie wymaga podpisania porozumienia z pracownikami. No i tutaj to jest oczywiście też kwestia dosyć bardzo otwarta i dosyć taka problematyczna, no bo pytanie teraz do większości pracodawców albo część pracodawców w ogóle nawet nie jest świadomych, jak podpisać takie porozumienie z pracownikami. Powinniśmy mieć jakiś regulamin, powinniśmy mieć jakiś sposób, w który pracownicy mogą wybrać swoich przedstawicieli, jeżeli mamy związków zawodowych. Bo jeżeli mamy związki zawodowe, no to sytuacja jest prostsza, no bo podpisujemy z tym związkiem albo jakimś przedstawicielstwem, jakąś organizacją tutaj reprezentatywną. Natomiast jeżeli mamy po prostu pracowników i w żaden sposób ci pracownicy się nie zorganizowali u nas, albo ilość ich jest na tyle mała, że nawet nie mieli prawa się w jakiś sposób formalnie zorganizować, no to podpisujemy z przedstawicielami pracowników. Przy czym tutaj nie jest też tak, że każdy pracownik musi się na to zgodzić. Jeżeli pracownicy w jakiś sposób formalny, ustalone na jakiejś podstawie regulaminu, akurat takie wzorki też możecie znaleźć w internecie, w jaki sposób zrobić taki regulamin, w którym pracownicy mogą wybrać swoich przedstawicieli. Jeżeli pracownicy wybiorą przedstawicieli, którzy mogą to
porozumienie z wami podpisać. Przy czym też warto wskazać, że przepis wskazuje, że porozumienie powinno być podpisane przedstawicielami, czyli żeby było ich co najmniej dwóch, żeby potem się potem nikt przyszczepiał, nie próbował tego podważyć pod tym względem, no to to porozumienie wiąże innych. I tak naprawdę w tym momencie możemy, jeżeli mamy zmniejszenie albo postój, no to ono się rozchodzi na pracowników, nawet jeżeli któryś z pracowników powiedział, że on się absolutnie z tym nie zgadza. Tutaj w tej nowej tarczy to też chcą zrobić, z tego co pamiętam, możliwość zrobienia jednego wymiaru o 10%, natomiast to też jeszcze zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Natomiast co do zasady, no tutaj nie jest wymagana zgoda wszystkich pracowników na to, żebyśmy my im zmniejszyli ten etat albo żebyśmy im wprowadzili postojowe. Natomiast no, musimy to zrobić, bo to jest też warunek formalny i to porozumienie jest załącznikiem do wniosku o finansowanie, więc musimy na pewno pamiętać, że to trzeba zrobić. Panie Mikołaju, dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Nawet jeżeli niektóre tematy pokrywały nam się częściowo z aspektem tarczy, to widać, że nie wszystkie aspekty wcześniej może zostały wyjaśnione, bo czasami pytano też z perspektywy samozatrudnionych, a czasami z perspektywy większych firm, więc myślę, że każde odpowiedzi w tym trudnym czasie są cenne dla tych, którzy się biją z myślami, co robić, co powinienem zrobić w takiej sytuacji i jaka ścieżka jest teraz dla mnie najlepsza, jeśli chodzi o te postępowania zarówno finansowe, jak i stricte podatkowe. Dziękuję bardzo serdecznie za tą część wprowadzającą w temat. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jeżeli napływają do nas jeszcze jakieś pytania w tym czasie, w czasie tego Q&A, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, to oczywiście zaadresujemy je już mailowo po zakończeniu tej konferencji, oczywiście konsultując się z panem Mikołajem. Oczywiście, bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiem. Jeżeli mieliby państwo jakieś pytania, w szczególności dotyczące tych kwestii, bo tutaj rozumiem, że parę osób mówiło albo będzie mówiło o tych kwestiach tarczowych, natomiast w szczególności związanych z tymi kwestiami podatkowymi albo z tymi kwestiami tutaj samego prowadzenia, w jaki sposób wyjść z tego kryzysu tutaj pod względem restrukturyzacji z uwzględnieniem tego podatkowego, bo tak naprawdę tutaj to jest kluczem w tym, o czym mówiłem, no to też zapraszam państwa do kontaktu. Dziękuję bardzo.